Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I właśnie wstałam, ale jestem już ubrana, bo miałam misję wyjść z psami, ponieważ są dzisiaj u mnie psy. Właśnie piszczą, bo potrzebują jedzenia, już im się szykuje, to wiedzą i są głodne. Także. Chodźcie. To moja osłona na okno. Kocyk, dlatego jest żółto. Kawy potrzebuję, tylko niech te psy nakarmię. Ostatnio mój ulubiony kanał na YouTubie to jest The Recycled Life. To są dwie dziewczyny z Portland w Ameryce i chodzą na wyprzedaże garażowe, na różne pchletargi, po prostu pokazują, co kupują i jak wybierają i przebierają. Także starocie, to co mnie najbardziej interesuje, to one robią. Także bardzo lubię, takie sympatyczne. I tak myślę, kiedyś jak pojadę do Portland, to się z nimi spotkam. Przy okazji patrzcie, jaki mały, krótki paznokieć, ohydny. Obgryzłam wczoraj. Teraz słuchajcie, zrobiłam sobie śniadanie i muszę jeść w pokoju, na moich półkach, bo nie mamy w kuchni stolika, ani ja nie mam tu stolika. Ale patrzcie, mam jajecznicę z prawdziwych, organicznych jajek, które dostałam od Wicki. I kartkę dostałam od Wicki Agnieszki. I słuchajcie, sprzedawałam na Facebook Marketplace. Wam powiem tak. Sprzedawałam na Facebook Marketplace ten do wosków, topienia wosków, kominek. Nic nie widzę. I kupiła ode mnie ten kominek Wicka, Agnieszka. I nawet jej nie poznałam, bo akurat nie było mnie w domu, jak zabierała kominek, ale ma swoje kurki i przyniosła mi, słuchajcie, organiczne, prawdziwe jaja. I powiem wam, jest różnica w takich supermarketowych, a tych kurzęcych, powiem wam, jajeczny czas, przepyszne. Gdzie pieczywko? Bardzo dobre. Dziękuję. Dziękuję, Agnieszka. Słuchajcie, będę wychodzić niedługo na spacer z psami. Jedziemy do Portobello na plażę, ale nie tylko na plażę, ale również spotkać się z tajemniczym mężczyzną. Mówię o nim tajemniczy mężczyzna, bo tak naprawdę nie wiem, czy on chce się pokazać na kamerze, czy nie, ale jest moim widzem. Już się z nim widziałam dwa razy. Także nie idę się spotkać z nieznajomym, idę się spotykać ze znajomym i psami, ale jest dylemat, w co się ubrać. Bo słuchajcie, jest pochmurnie i bardzo wiecznie, aczkolwiek pogoda mówi 19 stopni. Nie wiem. Bardzo mnie to martwi, bo nad morzem może być zimniej, więc pomyślałam o swetrze. A z drugiej strony, jak będzie za gorąco, 19 stopni, a może bluzę, bo sweter to jednak taki, że może przewiewać. Ja nie wiem. No bardzo jestem zategowana, zagubiona. Zagubienie ubraniowe nastąpiło właśnie. Nie wiem, w co się ubrać. Jednak bluza. Chyba bluza będzie lepsza. A jak mi będzie zimno, to mam kurtkę przeciwdeszczową. A jak mi będzie za gorąco, to będę robić tak. I tak. Powinno być ok. Patrzcie, jeszcze zwłoki leżą. Jedne zwłoki, drugie zwłoki. Jeszcze nie wiedzą, że zaraz wychodzimy. Ja już wiem. Te 19 stopni to by chyba było, jakbym sobie farelkę włączyła, słuchajcie. Jest dosyć chłodny wiatr. I nie wiem, czy w samej bluzie nie będzie mi zimno. A mam za to ładne sznurówki. To mnie ratuje, sznurówki mnie ratują.
Przynajmniej wyglądam dobrze w tą pogodę. No, idziemy na autobus. Prawie godzina jazdy autobusem. Patrz, jaki dostojny siedzi. I go tutaj tajemniczy Marcin obserwuje. Czy tajemniczy. Tajemniczy. Marcin jest moim widzem. Hello! Patrzcie, co się dzieje. Słońce świeci i pada. Patrzcie na jego bluzę. Pada. Typowa pogoda dla Szkocji. No, szkocka pogoda. Świeci słońce, deszcz. Zaraz grad będzie padać i wichura przyjdzie. Teraz chyba na loda pójdziemy. Trzeba się ochłodzić, bo jednak ciepło. Jednak się poce w bluzie. 19 stopni, nie kłamali. Gdzie Marcin z lodami? Coś mi wybrał loda na niespodziankę. Zobaczymy. No kurde, najlepsze lody. Tylko muszę szybko jeść, bo się topią. Bardzo dobre. Wybrał dobrze. Wybrałeś dobrze. Całe tam przeszliśmy. I tak jeszcze idziemy tutaj w takie mniej ciekawe tereny. Ja nawet nie wiem, nigdy tam nie byłam, tam dalej. Tam gdzieś jest wyjście? Nie, tam się kończy, tam jak tam gdzieś tam taki skład. No dobra. A tu widzisz, Five widać. No, zamglone Five. I psy. Tyłki psów. Słuchajcie, jesteśmy już w domu. Powiem wam, że była naprawdę ładna pogoda i było gorąco. Było jednak te 19 stopni i robiłam tak. Tak robiłam. Lody pomogły i ogólnie towarzystwo mojego nowego kolegi Marcina. Bardzo dobre, bardzo sympatyczne. Trzeba będzie powtórzyć. Nie omieszkam. A teraz psy czekają. Proszę bardzo, gdzie one są? Czekające psy. I tam są miski i one wiedzą. Edgar! One wiedzą, że tam jest jedzenie, wygłodniałe, bo już jest po ich porze obiadowej. Już piszczy, już histeryzuje. Co histeryzujesz? Także zaraz będą jadły. No psy pojadły, odpoczywają, Walter tu się bawi, ale słuchajcie, mam nowy Cosmopolitan, ale wersję UK, czyli niestety bez Red Lipstick Monster na okładce. Ten jest z kobietą, której nie znam. Ale ja lubię, wiecie co lubię, tutaj zawsze, nie wiem czy w polskim też jest Kosmopolitanie takie artykuły, ale zawsze jest stronica My Best Sex Ever. To ja lubię czytać o różnych doznaniach innych ludzi i to już przeczytałam, powiem wam, zawiedziona. Jeżeli dla tej pani to był the best sex ever, to nie wiem jaki był jej przeciętny albo najgorszy. Nic nadzwyczajnego, nic pobudzającego wyobraźni ta pani nie zaproponowała tutaj. Ale przejrzę, co jeszcze mają. Czekajcie, zobaczmy, co jest w modzie teraz. Według UK Cosmo. Gdzie jest moda? Torebki. No, torebek, duży wybór. Aż kurczę, nie wiem, co wybrać. Tu i patrzcie, jeszcze jest tutaj. O, plecak. To ten co ma liska. O, smiley face. Co to jest? 89 funtów, Mix Hill and Friends. Nie znam nawet tej firmy. Zobaczcie, jakieś ciuchy. O, ciuchy. Sweter w moim stylu, to mi się podoba. Co bym wzięła? Te buty. Buty, tylko
665 funtów od Tory Burch. Burch? Nie wiem, jak się ją czyta, ale znam tą firmę. Z gazet. Sweter bym wzięła. Co tu pokazują? O, to mi się podoba. Cały ten strój. Patrzcie, i to jest ten materiał. Corduroy. Patrzcie, nie znam polskich nazw. Marynarka 220 funtów, spodnie 150. Nie dla mnie, dziękuję. Jeden kombinezon, trzy zestawienia. No, od biedy może być. Ile chcą za kombinezon? Boiler suit 89 funtów. Patrzcie, dobra cena. I konwersy do niego. Warehouse. Może mogę iść zobaczyć, przymierzyć i nie kupić. O, ta też nie najgorsza. 50 funtów, widzicie? Widzisz? Czy ty widzisz? Popatrz. Patrzysz? No, dobrze, doceniaj. A to jest ta kobieta z okładki. Jordan Woods. Kim ona jest? Jordan Woods ma 21 lat. Patrzcie, znalazła się w centrum jakiegoś skandalu z Kardashianami. A, dlatego ja jej nie znam. Teraz myślę, szybko wyjdziemy siku, bo minęło już kilka godzin. A chcemy pęcherze mieć opróżnione, także dam znak i pójdziemy na dwór. Boys! Do you need wee wee? Do you need wee wee? Yes. We'll go wee wee. Patrzcie, padało. Jeszcze taka dalej, jakby mrzawica była. O, kotek. Kci, kci, kci. Kci, kci, kci. Nie reaguje po polsku. No. Idziemy na siku. Tutaj jest taki park. Może być. Niech się przebiegną jedno kółko i wracamy. Co tam, Edgar? Wąchasz. Dobrze, trzeba znaczyć terytorium. No patrzcie, na trawie zrobił. Muszę buty moczyć. Trawowy, o gdzie to jest? O, jest. Piękne, zdrowe. Edgar? Yes, Walter? Yes. Mhm. Teraz zrobiłam sobie życiodajną herbatkę. Będę siedzieć. Chyba YouTube'a pooglądam, słuchajcie. Brother vs. Brother, sezon drugi. Zaczęłam od szóstego i idę w dół. Pierwsze dwa sezony są zupełnie inne niż pozostałe. Zupełnie jakby inna idea, także wciąga mnie nawet też. Wolę te nowsze, ale jest na co popatrzeć. Na bliźniaków? No proszę was. No. Także zaraz popatrzę i później sklecę tego vloga. Zobaczymy, co z tego wyszło. Co wyszło? Co wyszło? Co wyszło? Nie wiadomo, zobaczymy. A ten co robi? What? Nie, nie drap tego. No. Jeszcze posiedzimy, jutro psy oddaję do Rosa na jeden. Właśnie, słuchajcie, muszę napisać do kobiety. Ma przyjść kobieta, obejrzeć maszynę do szycia. Tylko niech potwierdzi, czy przyjdzie, bo co będę wstawać, żeby tam dojść na 11. Może nie przyjdzie, to pójdę na 12. Boże, się kołtunią, widzicie? Kołtuny, ale to też będzie naprawione, bo jutro fryzjer. Idę też do fryzjera na podcięcie końcówek i nadanie kształtu fryzury. Ale patrzcie, nawet ładnie się skręciły, bo wilgoć. No, nic nie robię, a dobrze wyglądam. No, umie się. Nie, nie, ma się w genach, genetyczne. Po mamie. Mama dobrze wygląda zawsze. No, dobrze. Słuchajcie, dostałam też komentarz kiedyś gdzieś pod jednym filmem, że wszystko ok z twoimi filmami, ale tak głośno nie przełykaj. A ja wam powiem, ja nie mogę, ja to nie robię specjalnie, ja mam głośny przełyk. To i właśnie, wspominałam zresztą już wam o tym, najgorzej jest, jak jest cisza gdzieś. Jesteście, szczególnie wiecie, z ludźmi, którzy was nie znają i wtedy łykacie. A to nieraz trzeba, bo się chce odwodnienie i przełykacie i wstyd.
Uwaga, kończę wideo, ale się rozbiorę, bo mi teraz gorąco po herbacie. Nie wiem, czy to było słychać, chyba nie, ale mamy tutaj lodziarza. Taka dzielnica byle jaka, słuchajcie, kilka razy dziennie przejeżdża samochód z lodami i puszcza fajne melodyjki. Zawsze mnie to łapie. No, także, o, sroka. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło, a ja zostaję z psami, z herbatą, z planem na jutro. I ze wszystkim co najlepsze. Pa, pa, zalotnie. Pa.